Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was filmik z kolorowankami różnymi i z naklejkami. To jest poduszka LOL, tak ją sobie nazwałam, bo jestem znany LOL. I tą poduszkę będziemy kolorować. W zestawie są jeszcze markery, zobaczymy jakie tam są kolory. Oprócz tego mam drugą saszetkę z naklejkami chyba i z malowankami. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spróbuję najpierw wyciągnąć tą poduszkę. Coś tutaj chyba się przyczepiło, albo jest przymocowana. Albo nie udało się ją uwolnić. Tak właśnie wygląda, jak widzicie. Dosyć miękka, nie za duża. I do tego mamy w zestawie trzy markery w trzech kolorach, czyli to będzie tylko trójkolorowa poduszka. Niestety więcej nie ma. Zobaczymy, jak będą te markery działały. I jeszcze mam do tego drugi zestaw. A jeszcze tu jest napisane, że można tą poduszkę umyć. W drugim zestawie mamy szablony do kolorowania i mamy naklejki, to sobie potem zobaczymy. Chyba jeszcze kredki świecowe dodatkowo, a najpierw spróbuję pokolorować tą poduszkę. Jeszcze raz, tak to wygląda. Mamy trzy markery. To jest jeszcze jest niespodzianka. Potem też zobaczymy, co to za niespodzianka. Mamy fioletowy, zielony i różowy. Kolor miętowy jak moje paznokcie. I zaczniemy od różowego i na różowo pokoloruję serduszka, a potem wybiorę inne kolory na inne przedmioty na tym obrazku. Marker jest dość gruby. Jak widzicie, niestety kolor się rozpływa. Ten zielony się troszkę rozpłynął, ale trudno. Postaram się skończyć obrazek i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. I poduszka jest gotowa. Jak już Wam mówiłam, tutaj te kolory się rozpływają, nie trzymają się w konturach. Szczególnie widać tutaj na tych serduszkach ten zielony kolor, no i też na tej laleczce też się zielony rozpłynął. Poza tym, tak jak widzicie, mamy tutaj trzy kolory. Za dużo się na tym obrazku nie dzieje. Mamy ładny miętowy, różowy, szczególnie taki jednolity, ładny jest różowy, no i trochę fioletowego oprócz tego mamy. Więc problem to jest rozpływanie się kolorów, ale wydaje mi się, że ten efekt nie jest aż taki tragiczny. Może nawet jest ciekawy, kiedy ten różowy z zielonym się trochę połączy. Tu nie ma większego problemu. Jeśli chodzi o poduszkę, to by było na tyle. Poduszkę chwilowo odkładam na bok i zaraz zobaczymy, co mamy w niespodziance i co mamy jeszcze w tej drugiej saszetce. Tam też są jakieś LOL produkty. Zobaczymy, co tam kryje się ciekawego. I zaczynamy najpierw od niespodzianki. Chyba wydaje mi się, że przerwałam ją na pół, tam coś w środku było, co się pewnie zepsuło. Tak, w
kupuję naklejki, bardzo inteligentnie. I teraz te naklejki są, dwie z góry są, z dołu są rozerwane. Na szczęście reszta jakoś przeżyła, więc jeżeli będziecie mieć coś takiego, to ostrożnie z otwieraniem, żeby się nie popsuło. A teraz jeszcze tutaj mamy drugą saszetkę, tutaj się bardzo starać, będę ostrożnie otwierać, żeby nie zepsuć niczego, co jest w środku. A tutaj w środku mamy również naklejki, z tego co widzę, tutaj są takie metaliczne, błyszczące naklejki, bardzo ładne. Serduszka, gwiazdki i różne laleczki, to jest chyba niespodzianka numer 2. Teraz zobaczymy też, co jest w środku i znowu będę bardzo delikatnie otwierać, aczkolwiek mam wrażenie, że to, co jest w środku, jest trochę solidniejsze niż naklejki, nie da się tak łatwo... A, to jest pieczątka. Jeśli chodzi o pieczątkę, to raczej nie da się jej tak łatwo popsuć. I od razu ją wypróbujemy. Bardzo ładna gwiazdka. No i do tego mamy dużo szablonów, jak widzicie tutaj jest syrenka, zobaczymy co jeszcze jest innego w środku, dużo laleczek do kolorowania, nie będę teraz ich kolorować, tylko Wam pokażę co my mamy i pewnie powinny być do tego jakieś kredki. O, i tutaj zestaw kredek, też nie jest tych kolorów za dużo, tylko 4, 4 to niewystarczająco, żeby zrobić bardzo kolorowy obrazek, ale można też oczywiście użyć innych kredek albo innych materiałów do kolorowania. To nie muszą być kredki, mogą być flamastry, a szablony prezentują się bardzo, bardzo fajnie i bardzo ciekawie. Jeszcze raz, tutaj mamy właśnie takie szablony, pełno różnych laleczek i do tego świecowe kredki. Więc jeśli chodzi o ten zestaw, to by było na tyle. I oczywiście poduszka, piękna poduszka, jak Wam mówiłam już wcześniej, można wyprać, nie ma problemu, można użyć do tego innych, oczywiście flamastrów, tylko wtedy z wypraniem będą problemy. Jeśli chodzi o ten filmik, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!